I co się tutaj dzieje dzisiaj tak naprawdę? Ogólnie dzisiaj jesteśmy w Gostowiu na takim prywatnym torze motocrossowym do treningu. I jak co roku zorganizowaliśmy takie spotkanie noworoczne. Mimo tej panującej pandemii chcieliśmy wszyscy się tak jakoś wspólnie do zawodów przygotować na przyszły sezon. Więc się spotkaliśmy i trenujemy. Po prostu sobie robimy taki piknik dzisiejszego dnia. Wszyscy tutaj są. Startują w jakichś mistrzostwach polskich, w jakichś zawodach cross country, enduro, motocross. No i no, dzisiejszy dzień jest taki dla nas, dla treningu. A macie dobre warunki do trenowania dzisiaj tutaj? No takie poniekąd, bo w nocy przymroziło, minus 5 było, gdzieś piasek stwardniał. No ale mamy taki tor twardy po prostu, taki jak byłby na Gdańsku, na twardym, na Borkowie. A jaki ten rok był dla Was w takim razie? Mimo tych pandemii startowaliście w zawodach, mieliście okazję? Startowaliśmy, ale był mocno okrojony. Było tam dużo mniej rund. 4-5 rund zależy w jakiej klasie, w jakiej grupie motocrossowej. Ale coś tam udało się powygrywać, coś tam zrobiliśmy. Co mogliśmy, to zrobiliśmy. Mm-hmm.